To jest w górach. Mhm. Nie ustaliłem jeszcze gdzie, ale w górze, w środku, głęboko. Czułem, że podświadomie tam chcę zejść, jak już leżałem na tej górze sobie z plecaczkiem i patrzyłem w rejony. Tak. To już wtedy tam już byłem. Można powiedzieć taka cywilizacja, ale oni mają normalne istoty, jak podobne do nas, tylko że błony mają między palcami. I byłem tam na chwilę u nich, teraz znowu tam jestem. Schodzą na ziemię często, ale nie wyglądają jak ludzie myślą z cepelami. Nie mają jakichś ogonów. Tak normalnie są dwunożne. Jeszcze raz powtórz, jak są? Można powiedzieć, że te dwunożne. Dwunożne, okej. Okay. Wygląda to tak, jakby połączone były te. Oni jakby tworzą jakąś tam grupę w jakiejś tam górze, w środku, można powiedzieć nawet nie w środku, tylko bardziej wewnątrz ziemi, ale te są korytarze jakby, które nie mogą wychodzić na powierzchnię. Ale równie to są też połączone ze strumieniami jakimiś. Czyli jakby się oni na dole bardziej mieszczą niż w samej górze, bardziej pod górą. I wygląda to tak, jakby wiele było takich miejsc na tej planecie, którą my nazywamy Ziemia. Okej, okay. Czyli tam, gdzie jesteś, czyli tam, gdzie teraz jesteś, w tej górach, czyli w tej cywilizacji, to jest nadal Ziemia, tak? Nasza Ziemia? Bardzo słabo słyszę, nie wiem jak mnie słuchać, ale ja słyszę cały czas szum i przerywa mikrofon. Okej, ja słyszę Cię dobrze, powiedzmy, że... Nie zrozumiałem nawet pytania. Czy teraz mnie lepiej słyszysz? Okej. Czy ta przestrzeń, w której jesteś, to jest wewnątrz Ziemi, naszej Ziemi, której znamy, na której jesteśmy? Tak. Okej, to teraz chciałabym, żebyś pozwolił sobie podryfować tam w tą przestrzeń spokojnie, z prędkością światła. I rozejrzyj się w prawo, w lewo, w górę, w dół. Czy tam jest jasno, czy ciemno? Półmrok. Znaczy bardziej takie, nie tak jak u nas na powierzchni, na ziemi. Ale nie jest ciemno aż tak. Wszystko widać. Mają jakieś takie... one są przyzwyczajone. W ogóle mam wrażenie, że jakby to już był. Jakbyś ty już tam był? Tak, jakby to już był na chwilę zobaczyć. Okej. To teraz zapytajmy twoją nadświadomość. Co tam jest takiego ważnego, że tam dryfujesz? Co tam jest takiego, co mamy wiedzieć? Ja już się pytałem. Ja już tak sobie zastanawiałem i przyszłam mi odpowiedź, że to ja sam chciałem zajrzeć gdzieś w jakieś przestrzenie takie. Okej. Że to jest mój wybór. Dobrze, czyli... Wpuścili mnie, bo mogą wpuścić człowieka, ale nie muszą. Oni tworzą jakąś barierę energetyczną taką, że ludzie ogólnie mieliby mobilitostę gdzieś tam wchodzić, jakby z nimi rozmawiać. Bardziej ciałem energetycznym, ale i też fizycznym. Ale my jesteśmy, dostaje, że jakby zagłuszeni. Nie umiemy się dostroić. Okej.
A czym jesteśmy zagłuszeni? Dlaczego nie możemy się dostroić? Na czym polega to zagłuszenie? Hałas zewnętrzny. Mhm. Hałas zewnętrzny, ok. Hałas jest ogólnie. To teraz wyjdź, tak, proszę. Na przykład ludzie, którzy często chodzą po górach, to często zaglądają do nich. Ludzie, którzy tam często chodzą po górach, którzy medytują, pokazane jest, że oni tam zaglądają nawet, ale nie często zdają sobie sprawę, rzadko zdają sobie sprawę, że są miejsce, które istnieje. Mhm. Bardziej widzą to jako jakieś wizje, ale to jest fizycznie istnieje. Okej. Okay. Cały czas się pokazuje też takie wejście, że nawet w górach, jak się jest, to one mają takie jakby przejścia, że normalnie jakby, można powiedzieć, się otwiera część. One mogą, można tam wejść normalnie takimi miejscami, takie są wizualne, że mogą wejść fizycznie, ale nie do odkrycia dla nas, bo są tam zakamuflowane, że nie jesteś w stanie to dojrzeć oczami. Mhm. Dobrze. To teraz chciałbym, żebyś wszedł jeszcze głębiej w tą przestrzeń, głębiej. I teraz nawiąż kontakt z jakąś istotą w tej przestrzeni. Zapytaj, czy twoja wibracja może dzisiaj na sesji nam otworzyć dostęp do tych istot, abyśmy ściągnęli parę informacji. One takie wyglądają podobnie jak do awatarów. Stoję po takich. Jest ich kilka. Tak, to wygląda jak podobnie bardzo tego filmu, nie? Czyli tak pokazuje to, bo tak podświadomie to tak jakby tak to czuję, czy tak one naprawdę wyglądają. One takie mają ciała. Prawie jak z tego filmu podwodny awatar. Okej. Okay. Ktoś, kto to nakręcił, to. To teraz. Naprawdę, wejdź proszę jeszcze głębiej, głębiej. Chciałbym, żebyś teraz ściągnął wszystkie nakładki, jakie są w twoim polu mentalnym, abyś zobaczył ich, tak wyglądają prawdziwie. Na trzy wszystkie hologramy, nakładki ściągane są teraz. Jeden, dwa, trzy. Jak ich teraz widzisz? Cały czas tak samo one, ale jeden się tak różni, jak ten przywódca jakiś. On ma jakby takie naokoło ciała swojego, bardziej głowy i tutaj karku, takie włosy szersze, takie wtedy wyglądają bardziej. I widać, że jest większy, potężny i wszyscy go słuchają tam. Okej, okay. Mówisz, że... Stoi koło mnie. Okej, okay. A ile może mieć metrów? Jaki jest wysoki? Dużo wyższy od ciebie? Nie dużo. Myślę, że 2,5 metra ma. Potężny. Taki jest spory, no. Dobrze, czy zapytaj, czy nawiążesz z nami kontakt, czy nam udzieli parę informacji. Właśnie ten przywódca. Powiedział, że na pewno tu jestem. Jeszcze raz? Że nie ma problemu. Okay. Tak, że nie ma problemu. To teraz chciałbym, żebyś mentalnie się połączył w przepływie energii, tej informacji, w której jesteś z nim. Zapytaj, jak nazywa się ich cywilizacja? Avanti? Tak, jak mi przychodzi. Coś takiego, tak. Aranti. Przez dwa ry chyba.
Antra. Aranti, ja tak? Ja jakiś język mówię, nie? Mhm. Ale jakiś język inny mówię chyba. Okej. Okay. Tak jakby, to tak jakby one, ich akcent jak taki jak hebrajski, tak, no, oni mają też inny akcent i on, mhm. jak on mówi, to tak jakbyś z innego języka tłumaczyć na nasze. Takie mhm. Nie otrzymamy takiej samej odpowiedzi, tak jakby po polsku, to się on tak jakby mówi na tą aranti. Okej, okay, dobrze. Takie z taką akcentem, ciężko to powtórzyć. Mhm. Dobrze, to teraz... Jak człowiek się uczy jakiegoś języka i próbuje powiedzieć jakiś wyraz i mu nie idzie. Mhm. Dobrze, teraz, okej, okay, to teraz połącz się mentalnie z nim. Poczuj, jak łączysz się z nim mentalnie. I zapytaj, czy jego cywilizacja ma jakieś połączenie z Ziemią, czy w ogóle z Ziemianami? Cały czas mi przyszło, że oni tam zeszli długo, długo dawno temu pod tą ziemię. A dlaczego zeszli pod ziemię? Zapytaj. Dlaczego są pod ziemią? Oni bardziej żyją w takich jaskiniach otwartych. Mhm. I nie tak jakby pod ziemią, że jakieś tam mają tunele czy pod ziemią. Bardziej, tak jak mówiłem, ja widziałem to w takiej górze jakby, ale te góry są ogromne nasze, niektóre tutaj na planecie i są wszystko, znaczy nie wszystkie, ale częściowo są połączone jakimiś korytarzami, mhm. tunelami. I to wygląda tak, jakby to było kiedyś, jakby to wszystko tak zostało stworzone. Częściowo oni zamienili trochę to w taką miejsce do życia, do po prostu, żeby można tam było funkcjonować. Z biegiem mhm. lat się do tego przystosowali. Mhm. Tysiące lat temu to się wydarzyło, jakieś kataklizmy na Ziemi były. Okej. Okay. I oni nie mieli wyjścia. Czy w tej grupie, o której tam, z którym się komunikujesz, czy w tej grupie tego awatara, Aranti, też są ludzie? Już tak można, tak wyglądają trochę jak ludzie, ale no oni mają już tak jakby nawet skrzela się utworzyły u nich, że mhm. mogą w wodzie przebywać długo, oddychać mhm. i na ziemi. No już to mhm. nie można powiedzieć, że to są istoty ludzkie teraz. Mhm. Tak jak my. My na przykład nie możemy żyć pod wodą, mhm. a oni mogą przebywać. No, mi tu pokazuje się, że mogą godziny przebywać pod wodą i muszą wyjść na powierzchnię, bo nie są przystosowani, żeby żyć tylko pod wodą, ale są takie istoty, też on mi mówi, które żyją tylko pod wodą, ale to nie one. Mhm. Są takie. Okej. Okay. Zapytaj proszę przywódcę, ile mają nitek DNA? On mi się pokazuje, że teraz mają 6. Mhm. Mają 6 nitek. Czy ich ciała też są węglowe? Z czego są ich ciała zbudowane? Widzę, teraz to tak jak... Naprawdę, to tak wygląda jakby w awatarze mają takie niebieskawe ubarwienie. Mhm. Takie nie niebieskie jak nasze niebo, ale takie nie jak nasze skóry. Mhm. Zapytaj, czy ich ciała są kryształowe czy węglowe? Nie, raczej węglowe, to pokazuje mi się. Z krwi i kości, w sensie takie jak są śmiertelne, nie pokazuje mi się, żeby one były jakieś kryształowe, w sensie takie, że no nie, raczej nie. Są śmiertelne, okej. To zapytaj proszę, czy ile lat żyją, czy jest takie coś jak czas u nich? Taki czas jak... Od razu mi się pojawiło, że nawet do 600 lat niektóre żyły. Mhm. Że tak jak przeliczając
na nasz czas, to tak już naprawdę niektóre tego dożywają, takie 250, 300 lat, 400, ale rekord był 600 lat. Takich naszych ziemskich policzonych. Okej. Nie mierzą czasu one. Nie mierzą czasu. Nie mierzą już czasu, jak to u nas też się kiedyś zatraci. To wszystko tak działa, że będziemy, powiedział mi, że to wszystko będzie połączone, że to jest kwestia czasu. Ale co będzie? Będą, co będzie połączone? Ziemianie z nimi, że to jest kwestia czasu, kiedy my my się z nimi połączymy, w sensie, że będziemy mogli się komunikować. Okej. Dobrze, to teraz chciałbym, żebyś zobaczył lub poczuł, ich świadomość jest wyższa niż nasza ziemian, niż naszych zwykłych ludzi. Całkiem inne życie mają. Całkiem inne, nie można porównywać. My jesteśmy rozwinięci w innym temacie, a one w innym trochę. Tak to pokazuje mi się, że tłumaczy, że nie są bardziej inteligentne od nas, bardziej może doświadczone. A na czym polega ich doświadczenie? Chodzi o to, że patrzą, my mamy na przykład komputery, samochody i samoloty. I że w tym kierunku jesteśmy obcykani bardziej, tak to wychodzi mi, że przychodzimy bardziej językiem takim. Czyli technologia. Technologicznie jesteśmy bardziej rozwinięci, w sensie one bardziej z naturą są połączone. Nie można powiedzieć, że są bardziej inteligentne, bardziej może uduchowione. Tak, połączone są z naturą, z wodą, z ziemią, z lasem. No nie można tego tak porównać. Wychodzi to tak, że to nie ma czegoś takiego jak skalpi, które porównawcze. Rozumiem. To tak całkiem jakby porównać, nie wiem. Wychodzi, że tutaj nie, to tak nie można powiedzieć. Tak mi pokazuje, że są bardzo inteligentni ludzie na Ziemi też. To mi to pokazuje, ale i są mniej inteligentni, a u nich jest to tak bardziej, wszyscy są bardziej tacy jakby na równym poziomie, o, nie ma takich skoków. Okej. Zapytaj proszę, jak się rozmnażają. Pokazuje mi, że przez dotyk tak samo, podobnie do ludzi. Mieli możliwość, tak mi przychodzi, będę mówił teraz wszystko, co mi przychodzi, bo w ostatniej sesji dużo widziałem, ale mało mówiłem. Okej, no przekazuj. Mieli przy okazję wejść w tą partenogenezę, to się nazywa chyba, coś przychodzi, że mogli się rozmnażać tak jak sama samica się rozmnaża, to mi pokazuje się, że takie coś mieli możliwość, ale zrezygnowali z tego. On tu pokazuje się, że na przestrzeni lat różne były opcje. I to tak przychodzi do każdej cywilizacji, że, znaczy każdej, często się tak zdarza, że mają różne opcje i w jakim kierunku pójdziesz, to tam się rozwiniesz. To na przykład tłumaczy mi, że jak nasza cywilizacja pokazuje, że będziemy, już mamy takie możliwości, powiedziałem, że możemy rodzić się z próbówki. Tak. Ale dalej normalnie rodzimy dzieci. I to tak samo u nich było. Że było, szli w tym kierunku, ale zrezygnowali.
na przestrzeni lat zrozumieli, że nie tędy droga. O, tak to można wszystko dobrze wytłumaczyć, co widziałem w kilku obrazach. Oni są bardzo tacy mili, przyjaźni, tak stoją, wszyscy się patrzą, rozmawiają między sobą. Stoją w takim jakby półkolu. To jest taka spora jaskinia i taka, ich domy to wygląda, taki dom to taki wielki jakby, taka jakby normalnie taki zamek z piasku to wygląda, można powiedzieć, taki, takie duże, potężne budowle. Z takiego jakby lanego ptaka, to może tak dobrze porównać, jakby to sobie wyobrazić, z lanego piasku nad morzem, jak się robi takie zamki. Tak, tak, tak. To tak to wygląda, ale to nie, to jest z jakiegoś materiału skalnego zrobione, ale to tak wygląda, jakby lane było. No. Podobna budowla do, pojawia mi się w Barcelonie ta, nie pamiętam, jak ona się nazywa teraz. Na końcu języka mam. Okej. Ta znana taka budowla w Barcelonie. Dobrze. Zapytaj proszę, czy ta rasa, czy te istoty też są tak zniewolone jak ludzkość na Ziemi? Czyli przejęte? Nie wchodzą w to, mi się pokazało od razu. Nie ma na nich... Nie żyją w tym Matrixie. Tak mi pokazało od razu, że nie wchodzą nikomu w drogę, nikt do nich nie zagląda, w sensie tak, kto nie jest czysty energetycznie. Okej. Mają coś stworzone, pokazuje mi siatkę taką energetyczną, tak, która chroni niskowibracyjne istoty, chroni przed niskowibracyjnymi istotami. Chodzi o to, że ktoś ma nieczyste intencje, to nie przejdzie. Dobrze. Coś wytworzyli, jakby się coś zbliża takiego, bo często tam coś się dzieje, to ona działa takim jakby, nawet przed chwilą mi to pokazano, jakby takie dźwiękiem jest walone to od razu, takim, taką falą dźwiękową, tak to pokazuje się, że jak coś się zbliża, a oni niepożądane, albo ze złymi intencjami, ale z niby dobrymi, że ktoś jak chce się dostać jakby podchwytliwie, o tak można rozumiem. Powiedzieć, to on pokazuje, że to wyczuje ta technologia. Czyli to jest technologia jakaś, tak? Taka siatka, taka siatka założona. Na, tak można to określić po naszym języku, na ich około, na około ich bazę. Tak można to nazwać tą bazą, taką, taką miejscem bardziej, nie na ich miejsce, taka ochrona. Czy możesz zapytać, czego jest ta siatka? Czy my ludzie właśnie bardzo świadomi moglibyśmy z takiej siatki skorzystać i się ochraniać przed takimi właśnie istotami, które nie mają czystych intencji? Energia to jest bardziej energetyczne. My jako ludzie możemy stworzyć to tylko energią swoją. A to jest taka bardziej technologia, którą ma, że można byłoby jakby jakoś miasto stworzyć, jakąś kopułę nad miastem i taką siatkę można byłoby rozłożyć. Ale to nie tak, że człowiek może się tym obłożyć. Człowiek się może obłożyć tylko, mówi czymś swoją ochronę może stworzyć. Energetyczną. Mówi mi, że każdy człowiek świadomy może sobie takie coś mentalnie utworzyć, to nie ma problemu. Przed niskowibracyjnymi istotami powinniśmy sobie tworzyć takie coś, powiedzieć, jak rano wstajemy, albo jak chodzimy spać. I powinniśmy takie coś tworzyć sobie mentalnie cały czas. Nerwy. Pokazuje mi się, że jakieś sytuacje różne rozwalałyby to, te siatki, ale że musielibyśmy je naprawiać. To tak jak aura ludzka działa, pokazuje, że ludzka aura działa tak, było pierwotne założenie, żeby chronić
przed jakimiś bytami niskoenergetycznymi, ale że przez wiele lat naszej cywilizacji, tysięcy, ta siatka jest rozpracowywana. Mhm. Tak, że teraz jest dziurawa każdego z nas. Mhm. I w niektórych to zamieszkały na dobre już sobie takie byty, że one po prostu mieszkają już w ludziach. Dokładnie. Zgadza się. Tak pokazuje mi, że możemy to szybko szybko naprawić. Kwestia skupienia się. Kwestia skupienia się, treningów. A on powiedział, że teraz mi od razu przyszło, że tą siatkę utworzyli oni wszyscy razem. Okay. Ona jest fizyczna, tak można powiedzieć, bo oni ją tak stworzyli mentalnie, tak? Ale ona istnieje fizycznie. Okay. Doszli do takiego poziomu zrozumienia energii, że skupili się energetycznie. Pokazuje mi teraz, jak to zrobili. I te istoty złapały się za ręce i zamknęły oczy i stworzyły to same, razem, w kupie. Powiedział, że to jest bardzo proste do zrobienia, żadna filozofia. Dobrze, a zapytaj teraz, czy te istoty, czy w ogóle jakiekolwiek istoty z ich rasy doświadczały kiedykolwiek tu na Ziemi? Czy co robiły na Ziemi? Doświadczały na Ziemi tutaj, na naszej Ziemi. Że ich poprzednia, on nazywa poprzednią cywilizacją ich. On twierdzi, że oni są osobną już rasą, bo w przestrzeni tysiąca lat mieszkania we wnętrzu już zatracili te swoje pierwotne właściwości. Pokazuje mi, że że to tak ciężko to wytłumaczyć teraz, to co widzę. Okazuje mi się, że to, co było kiedyś, to on to traktuje jakby historię osobną. Oni to tak, to było tak dawno temu, że oni mają tylko wgląd, jeśli sami tam zajrzą. Już oni tego nie pamiętają jako cywilizacja. Ale są w stanie na przykład, tak jak my powiedział, że my będziemy mieli takie, mamy taką opcję już właśnie poprzez na przykład tą regresję, też powiedział, że my możemy zaglądać w naszą przeszłość. I one robią to samo, ale jako cywilizacja nie pamiętają już tego, bo to było tak dawno temu, że to już zatarło się, o, tak to można powiedzieć. Okej, okay. A zapytaj proszę, na czym polega ich pamięć? Czy ich pamięć jest też tak kasowana, tak jak u nas? Z każdego wcielenia? Powiedział, że mają pamięć komórkową. Od razu mi przyszło, jak już padło pytanie, to mi przychodzi pamięć komórkowa. Są podobnymi istotami do nas, bardzo podobnymi. Nasze wszystkie przeżycia też są zapisane w komórkach, on mówi. I że takimi jesteśmy odbiornikami, które mają po prostu miliardy komórek, które to notują i zapamiętują. Tak samo się oni powiedziała, że możesz tak komunikować ze sobą. Okej, okay, ale w dużym stopniu jednak mamy blokowaną naszą pamięć, tak? Oprócz pamięci komórkowej nasza pamięć jest blokowana. Ale od razu przyszło, że zezwoliliśmy na to. To my na to zezwoliliśmy. To wszystko jest od nas zależy, powiedział, co my będziemy, gdzie my pójdziemy, co zrobimy, jak to się będzie działo, to wszystko to jest nasz wybór. Nikogo innego. Że my za bardzo wchodzimy w to, co nam to robi, co nam robią, co się dzieje, ale to my w to wchodzimy, my to wybieramy, powiedział, że to ludzie to wybierają. Nikt nam tego nie nakłada siłą. Tak to pokazuje, że on, ktoś tam może coś sobie robić, ale to ludzie muszą w to wejść. Okej, okay, czyli ludzie sami wybrali takie doświadczenia, chcieli takie doświadczenia? Tak. Od razu przychodzi, że tak. Czyli sami zgodziliśmy się na to, aby ciemne istoty brały z nas energię, ciągnęły z nas energię? Dokładnie tak powiedział. Że nie do końca ze wszystkim, bo jest wiele, we wielu rzeczach nas oszukano. Tak. Ale my w
to wchodzimy dalej, powiedziała, możemy się zawrócić, przestać zasilać to, ale, ale za dużo tych kontraktów, paktów jakichś zawarliśmy i ukrytych jakichś jest porozumień i że my to po prostu jesteśmy już zapętleni w tym za bardzo, o tak to wygląda. Że to tak po części jest duża nasza wina w tym naszym zapętleniu, o. Czyli nie możemy nikogo winić, po prostu możemy sami siebie teraz wyciągać powoli z tego. Tak, bardzo proste powiedział to do zrobienia jest. To jest takie, jak można powiedzieć, stryknięciem palca mi teraz pokazał. Tak. Czy to, co mówiłeś, ukrytych różnych porozumień, a zarazem tej naszej naiwności, czy to nie jest tak, że istoty światła są takie po prostu naiwne? My przyszło też coś, że chciały pomóc. No właśnie, przez pomóc stały się naiwne? Przez pomaganie? Tak, że takie coś przyszło mi, że pomoc. Ale teraz odchodzimy już z tamtego miejsca, ja nagle już wibruję. Czuję, że już zaraz... Jak będziemy szli w tym temacie, to zaraz będziemy gdzie indziej. Okej. Okay. Bo będziemy wchodzić w tą przestrzeń. Od razu mi przyszło, gdzie ja to się zaczęło, czy gdzie my zrobiliśmy błąd. Ale co już zostało wiele razy powiedziane, bo mówi, że to jest ciągle ten sam temat. Tylko z różnych perspektyw. Okej, okay, dobrze, to zaczyn ten. Wróć tam z powrotem tam, gdzie jesteś. Z powrotem wracasz, odcinasz tam wszystkie sugestie, co chodzi o pomoc. Bo tu jest klucz, tu już rozumiemy, tu już wiemy, żeśmy się po prostu dali przez to zapętlić. Tak, z własnej woli. Pokazuje mi też, że jednostki muszą zacząć działać. Osobno, jako te, mówimy, działamy, o, teraz. Że my to powinniśmy zmieniać jako jednostki. No. W jednostkach jest siła. Pokazuje, że tu jednostki, od jednostek będą zmiany wyjdą. I bo gadanie, mówi, to tak nie za bardzo podziała. Mówi, trzeba zacząć zmianę, muszą od jednostek nastąpić. I potem przekazywana będzie po prostu wiedza i siła jest w cywilizacji. Pokazała mi się książka od razu. Mi pokazuje książkę pani Basi. Śmieszna akcja, bo zaraz się roześmiałem. Tak. To tak wszystko mówi, idzie w dobrym kierunku. Śmiecha. No tak, ale to tylko nieliczni zrozumią tą książkę lub w ogóle rozumieją. Ale to jest kwestia czasu, mówię, że to. Do naszej perspektywy to może być na przykład, tylko podam przykład, tam 25-50 lat na przykład, ale to jest bardzo krótki odcinek czasu w skali kosmosu. On powiedział, że dla niektórych istot to jest ziewnięcie. I to tak się odbywa, że to tak się nam wydaje, jakby to trwało wieki, ale to jest takie na przykład dla niektórych istot, które obserwują nas. To jest taka chwilka. Okej, okay, a zapytaj go... żyją tysiące lat, to jest... Tak, to jest chwila. Dokładnie. A nam się wydaje, że to wieczność, że ciągle jest... I my się skupiamy, wiedzą jak nas przekręci, on mówi od razu, że my się skupiamy na tych... Zamartwiamy się, że zmian nie widać, że to jest mozolna praca, że to jest po prostu uciążliwe, że to ciężko idzie, że to... No tak po prostu marudzimy ciągle, ale nie powinniśmy tak myśleć, bo to jest też tak jak ta ciemna strona chce tego właśnie, tak że my już odkryliśmy prawdę, my wiemy co robić, tak. Ale dalej zapętlamy się w tych po prostu, można powiedzieć, marudzeniu, narzekaniu, zwątpienie przychodzi często i to to jest to, co spowalnia ten cały proces, on mówi, że to dopóki my będziemy wchodzić w te ciężkie wibraty, w te... Czyli nie wierzymy w siebie, można powiedzieć, tak? Brak wiary w tą siłę i moc.
Tak, wchodzimy w te wibracje sami i te słabe wibracje, które po prostu latają w koło one nas i oby to łapiemy. Powinniśmy częściej się wyciszać i nie dać się złapać w te przyziemne sprawy, takie pułapki, takie niskoenergetyczne. Okej. Okay. Powiedz mu, zapytaj go proszę tego przywódcę, czy ma świadomość i zrozumienie, że cywilizacja ziemian, właśnie tych, którzy żyją tutaj, w tej przestrzeni, jest właśnie przechwycona przez ciemną rasę? Przez ciemne rasy? Tak. Wie. On to widzi i mówi o tym, a właśnie o tym, że te zmiany muszą nastąpić od nas, od środka, wewnątrz serca. Okej. Czyli puścić intencje, że my chcemy być wolni. O właśnie, wolność. Pięknie. Że my chcemy być wolni, powiedział, bo mówi, co jakiś czas zjawia się na ziemi ktoś, kto o tym mówi. Czy to w piosenkach, czy pokazuje mi się jakiś przywódca, który tam coś o tym wspominał i to co jakiś czas zjawia się jakaś istota, która to nam mówi do całego narodu, ale ludzie nie chcą słuchać bardziej. Dlaczego? Bo są zajęci tymi przyziemnymi sprawami, tymi niskimi wibracjami. Matrix tak jest stworzony z niskich wibracji, żeby powiedział z jego wyjść i żyć obok tego Matrixa, to potrzeba wyjść z tych niskich wibracji. To jest klucz. Dokładnie. Zgadza się. Tak powiedział, że to jest tylko jedyny klucz. Porzucić wszystko, co nas trzyma w niskich wibracjach. Pięknie. Sami to wiemy. Sami to wiemy, kiedy to się... Kiedy po prostu coś się dzieje naokoło nas, niskowibracyjnego, po prostu nie wchodzić w to. Dokładnie. Wsyłać miłość. To jest mówi, cała rzesza niskowibracyjnych istot, które działają po prostu jak maszyny. Są tak zaprogramowane i cały czas atakują każdą jednostkę i to są armie. To jakbyśmy mieli wgląd w to mówi, żebyśmy się zlękli, można powiedzieć, przez chwilę nawet. Z czym mamy do czynienia. Z jaką ciemną siłą, z jakim... Tak. Można powiedzieć, że my ją zasilamy tylko. Ona jest potężna dzięki nas. Żyje dzięki naszej energii. Dokładnie. My ją zasilamy. My to wszystko stworzyliśmy, on mówi tak po części, bo to jest nasza wyobraźnia. Powiedział, że jak my przestaniemy zasilać tą ciężką energię, tą ciemną energię, to ona przestanie istnieć dla nas. Zgadza się. Ale musi być świadomość tego, że ją zasilamy. Tak, ona jest, powiedział. Ona jest wewnątrz nas. Oni przechodzili przez to samo, mówi. Że to było to samo, ale to wystarczy po prostu, mówi, zrozumieć. Okej, okay. To teraz zapytaj proszę przywódcę, dlaczego pomimo to, że ma taką wiedzę, ma taką świadomość, dalej są na ziemi? On mówi, że to jest tak, że oni są osobno, jakby żyją całkiem, to jest, ta planeta inaczej wygląda niż my myślimy, powiedział. To nie jest tak, że oni żyją na ziemi. Oni żyją w ich wnętrzach, ale mają osobną przestrzeń. Wiesz, że możesz sobie taką przestrzeń utworzyć po prostu. Nie są jeszcze na tak powiedział rozwinięci, żeby tą przestrzeń przenieść gdzie indziej, ale nie muszą, bo to jest doskonałe miejsce dla nich, powiedział na teraz. Okej. Są zakamuflowani. Mówi, że nikt nie może tam wejść niepożądany. Są samowystarczalni. I twierdzi, że to inaczej wygląda niż my to wszystko sobie myślimy. Okej, zapytaj proszę. Zapytaj proszę, co zasila ich ciała? Czy też pokarm, tak jak my musimy jeść, czy co inne ich zasila? Czy energia? Jakąś energię tam mają. Wygląda jak
jak nasze, tak to można powiedzieć, też słońce, ale to nie jest takie słońce jak nasze, które by powiedział, że jakbyśmy mieli takie słońce jak nasze, to popaliłoby im skóry. Dużo energii ciągnął z jądra. Powiedział, że z jądra i utworzyli coś, co odbija tą energię i daje im, tłumacząc na nas język, moc i energię, powiedział. Czyli z samego jądra z ziemi, tak? Też powiedział, że czerpią, ale to nie jest jedyne, na czym się skupili. Bo musieli mieć alternatywę, tak, bo nauczyli się już, że nic nie trwa wiecznie. Tak. I żeby nie pokazuje mi się coś takiego, żeby się tylko nie na jedno nie nastawiać, no to zabezpieczyli się po prostu takim wynalazkiem. Jak to można wytłumaczyć po nasz język, bo mi się pokazują obrazy. Tak mówię szybko, bo tutaj wystarczy jeden, dwa obrazy, a ja też słów muszę użyć dużo, żeby to opisać. Okej. Okay. A powiedz mi, czy skąd ściągają informacje, skąd mają wiedzę? To jest ich wiedza, ze źródła wiedza? Skąd czerpią tą wiedzę? Do pierwszego jeszcze pytania mówi, że to naukowcy jego wymyślili, pan to z tym, a teraz to on mówi, że z wiedzą to przestrzeń. Każda wiedza o wszystkim, czego chcesz, jest w naszej przestrzeni, powiedział. Pomysły czerpiemy z naszej przestrzeni, wy tak samo. Wystarczy się skupić, pomyśleć o czymś, powiedział, i możemy wymyślić, co chcemy. Tak samo u nich działa to, jak i u nas. Pod tym względem powiedział, że oni są może bardziej rozwinięci właśnie, że są, potrafią zamknąć się bardziej w sobie, kontemplować ale nie można powiedzieć, że są w tym bardziej inteligentni, powiedział, bo my to też potrafimy. Zapytaj proszę, czy mają dostęp do źródła, do informacji, do źródła. Tak, powiedział, że my jesteśmy źródłem. My wszyscy jesteśmy źródłem. I od razu to jest tak dziwnie to wszystko wygląda, bo jak tu zadane jest pytanie, a mi już chodzi odpowiedź. Źródłem są wszyscy, powiedział. Jesteśmy źródłem. Ty masz dostęp do swojego wnętrza, powiedział, to masz dostęp do źródła. No, dokładnie. To może pięknie. Powiedział teraz do mnie, że ja też za mało, tak to nazwać jednym słowem, medytuję. Że ty właśnie musisz to robić, do mnie mówić częściej. Tam są wszystkie odpowiedzi. Dokładnie. Wszystko tam jest. W naszym wnętrzu. Wszystko jest w naszym wnętrzu. Tylko wszystko jest... Że po prostu jakiekolwiek pytanie nas trafi, jakaś odpowiedź, jakieś pytanie mamy, znaczy każda odpowiedź jest w naszym wnętrzu, ale jakieś pytanie nas trapi, to wystarczy po prostu zanurkować w siebie, mówi. I wielu naukowców właśnie czerpie, coś odkrywają, to po prostu czerpią to ze swojego wnętrza, z tego, co im przychodzi. No nie wiem, czy naukowcy akurat, ale na pewno ludzie, którzy mają bardzo wysoki poziom świadomości. Ale on mówi tam ogólnie, że jak na przykład coś wymyślą, ludzie nie wiedzą, skąd coś wymyślają. Ludziom się wydaje, że wymyślają coś, bo myślą nad czymś. Nie, to tak nie działa. Dokładnie. Chodzi o to, że to jest bardziej skomplikowany temat. Dokładnie. Wibracyjny. Czyli intuicja tak naprawdę, dostęp do intuicji daje nam pomysły. Wnętrze, intuicja, wibracja, to wszystko jest połączone i po prostu każda odpowiedź jest z nas, to jest to powtarzane. Dobrze. Czy ich cywilizacja czuje się wolna? Mają w sobie takie coś jak wolność? Tak, ale on tak mówi, ale są czujni. Są czujni, okej. Są
czujni, bo twierdzi, że po prostu wszędzie się czai podstęp. Mhm. I trzeba być czujnym. Że nawet jak się uwolnisz, tak, to to jest jeszcze wzmożona po prostu wzmożone ataki. Mhm. Dokładnie. I on cały czas mówi, że trzeba ulepszać, wzmacniać i kontrolować, monitorować każdą barierę, tak to nazwa tutaj, osłonę energetyczną. Mają taki monitoring, można powiedzieć, tej bariery i ona jest samoświadoma, że coś się teraz wytwarza, gdzieś dzieje, jest niepowołani jacyś intruzi się zbliżają. Mhm. Dużo się dzieje energetycznie u nich, powiedział, że nie fizycznie, że te ataki są bardziej energetyczne, to u nich się załącza taka, od razu alarmy się załączają takie, że i taką bardziej to działa inaczej niż u nas. I od razu jest, nie wiem jak to opisać, kurczę, bo to pokazuje się tylko. Tak można powiedzieć, że są zdmuchnięci, intruzy są zdmuchnięci taką jakby falą, mhm, dźwiękową. Mhm. Czy, kurczę, mi się coś pokazuje, że coś zbliża, a to nagle taka, takie coś się załamuje, jakby to nazwać. Może, no chyba tak dobrze to nazwałem, fale. Fale dźwiękowe. Fale dźwiękowe, mhm, czy wibracyjne, o, mhm, bardziej. Bariery, to chyba najprościej po naszemu tak to wytłumaczyć. No. To są ogromne, one mają te miejsca, to tak się wydaje. No jesteś w takim miejscu, że to się wydaje takie małe, ale widzę, że oni mają, tak jak podświadomie wiem, że to jest, mhm, wielkie, bardzo duże. Ale jest większe od ziemi tej naszej obecnej tutaj? To ma... On powiedział może, że większe niż tu, na którym miejscu my mieszkamy, odcinku. Mhm. To ich przestrzeń jest taka, taka duża, tak? Taka jak, no trochę większa od naszej przestrzeni, bo on powiedział, że my nie mieszkamy na całej ziemi. Mm-hmm. Z ich informacji wynika. Mm-hmm. Okej, okay, zgadza się. A zapytaj proszę, kto mieszka na pozostałej części ziemi? Że my już wiemy, kto. Mm-hmm. Dużo istot różnych. Mm-hmm. A czy te istoty, o których teraz mówimy, są po której stronie? Po ciemnej czy po jasnej? Różnie. On mówi, że to jest taka bardziej przestrzeń, ta nasza miejsce, gdzie my mieszkamy, niż bardziej, my to nazywamy planetą, mhm, ale ona już zatraciła swoje planety. Przychodzi mi to właściwości takiej planety, jak kiedyś miała. Przez, mhm, te wszystkie wojny. Mhm. Okej. Kiedyś jakieś wojny się tutaj działy. Tak. Między innymi dlatego oni zeszli, to było naprawdę bardzo dawno temu, podziemia. Podziemia, nie tak się tak nie może nazwać, tak moje teraz, bo tak pokazuje mi tam jaskinie znowu. Mhm. To jest bardziej w górach. Mhm. Pod górą. Różnie oni się lokują. Mhm. Ale mają połączenia, tak jak mówiłem po raz na początku, z tymi wodnymi korytarzami też. I to inaczej wygląda wszystko, niż nam pokazują na geografii, biologii. No, na pewno. Oczywiście. I to tak wygląda, jakby to były przestrzenie różne. Ale można stworzyć swoją przestrzeń energetyczną. I nie wiem, czemu mi się Majowie pokazali. To jakby Majowie takie coś, taką przestrzeń stworzyli swoją. Mhm. On powiedział, że tak. Że taką przestrzeń można sobie stworzyć, to nie musi być fizycznie. Okej. Okay. Zapytaj, dlaczego każda cywilizacja tu na Ziemi znika, resetuje, umiera? Wiem, że nie każda, ale pierwsze od razu pytanie. Mhm. A drugie to, że kontrola. Czyli wszystko ma być pod kontrolą w tej przestrzeni? Tak. Mhm. Jest przestrzenie kontrolowane i są mniej kontrolowane. Mhm. I są takie, pod którą próbują kontrolować.
wejść. Mhm. Tak jak u nich, to cały czas są te próby i tak samo są inne, że po prostu cały czas, że już jak przejęli, to już nie puszczą. Mhm. To nie chcą puścić, ale mówi, tak jak mówił prędzej, że to tylko kwestia czasu i chęci i zniewolonych, żeby się chciały uwolnić. Jeśli już mysz powstała, to prędzej czy później to nastąpi. Okej. Okay. Ale musi taka myśl powstać, tak? W człowiek istocie. Już powstała, powiedział, że już powstała u nas. Mhm. Że ludzie chcą być wolni. Tak. I ona już rozpoczął proces, powiedział. Mhm. I on może trwać długo, nam się może wydawać, bo jak już mówił. Tak. Ale to nie jest, to w skali kosmosu powiedział, to jest ja. To taka myśl już powstała, mówi wszystko coś, o czym każda istota myśli, źródłowa. Mhm. Źródło, istoty źródłowe, które sobie coś myślą, to się zmaterializuje. Okej. Okay. I to jest kwestia czasu, powiedział. To już nastąpiło. Mhm. No tak, bo źródło ma prawo kreacji, czyli to coś, jako istota źródła wykreujesz w umyśle, wykreujesz się na zewnątrz. To już tak się działo, powiedział, to już było. Mhm. I o to będzie znowu. To tak mówi, taki proces jest. I to tak trwa cały czas, tak mówi. Okay. Wszędzie, to nie tylko tutaj. Mhm. Teraz mam takie ważne pytanie. Zapytaj proszę, bo my jak umieramy, mamy jeszcze inne ciała. I te ciała astralne czy energetyczne są złapane. Powiedz mi, zapytaj go proszę, gdzie. I my wiemy, że idziemy w tą pułapkę astrala. A jak oni umierają, czy ich ciała już po prostu już nie mają energii do funkcjonowania, gdzie oni się przemieszczają, gdzie oni przechodzą? Wyszło mi od razu, że zależy od istoty też, bo są różne istoty. Mhm. Niektóre, które są, nie są zasilane przez źródło, już odcięły swój matrix duszy, mhm. tak to można powiedzieć, to rozmywają się, ale te, które są w kaście wysoko, a nie mają zasilania źródłowego, tak. zmieniają ciało na swoje, na nowe. Mhm. Że to tworzą tak samo technologicznie. Mhm. Czyli na przykład mogą zrzucić swoją powłokę i wejść w inne ciało. Mhm. I tak się zazwyczaj też dzieje. Mhm. Ale jest wiele istot na pograniczu, mówię, które są między tym światem, może powiedział to bardziej, nazwał to bardziej takim światem, który zniewala inne, tak. ale nie jest odcięty jeszcze od swojego zasilania. U nich ten proces dzieje się normalnie, Jest, mhm. Są narodziny i śmierć, także mówi, są wiele tych, każda cywilizacja ma inny problem, powiedział, albo mhm. wiele jest też takich, które zatraciły swoją planetę, swoje źródło od zasilania, tak. i czy tam przestrzeń, i nie mogą do niej wrócić, bo tak narobiły takiego bałaganu, że tak jest stemplone, bo różne wojny były, różne, no nie wiem, gdzie tutaj ziszczenia jakiegoś, że one ciała zmienione. O Jezu, to ostro skomplikowany temat widzę. Mm-hmm. To co jest na Ziemi? Czyli tak myśmy stracili własne źródło zasilania. Mm-hmm. Tak. No zacięto. To jest, widzę tutaj to temat na godziny. Mhm. Zależy, którą. To tak, no, szybko to skrócić, to tak zależy jaka grupa, jaka rasa. To są takie, które zatraciły się i nie mają kontaktu ze źródłem, są, które mają po części, są takie, które zastąpiły to technologią i dalej funkcjonują przez technologię i mogą odradzać się. Także są różne opcje.
Okej. To takie, tak, tak to jest, mówi, że to opcji jest tyle, ile my sobie wyobrazimy, powiedział, o, tak to może powiedzieć, że z tych nieskończony wachlarz opcji. On też się komunikują między sobą i pakty mają jakieś i pomagają sobie i nic nie ma za darmo i ktoś coś daje od siebie, a coś innego musi dać i tak dalej. A czekaj, mówisz o jakichś paktach. Kto ma pakty? O kim mówisz teraz? Między sobą te istoty, które zniewalają inne przestrzenie, to okay. Mają też swoje tam jakieś podpisane porozumienia. No to to co jest na Ziemi tutaj w tej przestrzeni. Tak, traktaty takie. Traktaty. A jak funkcjonują? Tak, on to daruje cały czas tutaj do naszej przestrzeni. Okej. Okay. Ale no jest, naprawdę to wygląda bardzo skomplikowanie. Zapytaj proszę, czy ich przestrzeń też tak funkcjonuje na traktatach, umowach? Kto, kogo? Ich? Jako ich tam? No, ta cała ich przestrzeń, czyli tych awatarów, Aranti. Nie, oni mają, oni z nikim się nie układają, powiedział, że są osobną cywilizacją, niezależną, nie poczekają, aż rozpuścimy Matrix, żeby się normalnie porozumiewać. Oni widzą, że to się wydarzy, bo widzą to jakby w przyszłości naszej, potencjale i że już można mentalnie w to wejść i że my też potrafimy. I to tak, on to tak mówi, że to nie trzeba się z nikim układać, żeby funkcjonować gdzieś. Okej. Okay. Zapytaj proszę jeszcze, ile jest raz na Ziemi? Znaczy mówimy o takich rasach, o których my nie wiemy, w takich przestrzeniach jak oni. Ile jest takich gatunków? Pierwszy się pokazało, że kilkanaście, a on mówi, że nawet może być do kilkudziesięciu, bo są istoty w przestrzeniach tutaj, potworzonych takich energetycznych, mogą być takie, których oni nie rozumieją, albo nie wiedzą, że są nawet. Takie są też przypadki, że odkryli kilka ostatni raz, których nie mieli pojęcia, że są. Także pokazuje się tutaj kilkadziesiąt, im głębiej, im więcej rozumieją i im więcej dostrzegają, tym zauważają, że może być życie gdzieś, gdzie oni nie podejrzewali, że jest. Rozumiem. Tak to wygląda, że to jest takie ciężko obliczyć, bo oni nawet nie wiedzą wszystkiego, tak mi to powiedział od razu. Na samej naszej planecie powiedział, że jest kilkanaście różnych ras, jakby fizycznych, które żyją na powierzchni, które nie wiedzą o swoim istnieniu. Dokładnie. Czy te wszystkie rasy by można było porównać, czy nazwać Matrixem? To doświadczenia w Matrixie? Tak. Ale mówi on jeszcze, że są energetyczne takie bąble utworzone, w których są inne przestrzenie i inne cywilizacje, które też mi przychodzi, że mogą się przenosić, mogą się zjawiać, mogą znikać, znikać, nie znikają nigdzie, ale się przenoszą gdzieś. I to są już jakieś bardziej rozwinięte istoty, których naszych go punktu widzenia to jest w ogóle jakiś kosmos, które nie mają takiego czucia ani odczuwania, ani nie mają takich doświadczeń, tylko całkiem inne. I to tak wygląda, że to teraz takie bąble widzę. Pokazuje mi, że to tak. W skrócie powiedzieć, że jest tego sporo. Okej. I że nawet tu, co nam się wydaje, tak nawet na naszej Ziemi, że my jesteśmy cywilizacją tutaj pod naszym miejscu, gdzie my żyjemy, w tej przestrzeni tutaj na naszym matriksie czasu, to nam się wydaje, że my jesteśmy jedną cywilizacją, a tutaj się okazuje, że jest kilka wkoło nas, o których my sobie zdajemy sprawę. Dokładnie. Zgadza się. Bo na przykład one żyją w innym wymiarze. On mówi, że też wymiary są też. Jakby to tak pomnożyć wszystko, to jest kilkadziesiąt różnych cywilizacji w jednym miejscu. W jednej przestrzeni. On to nie nazywał miejscem, przestrzenią.
czyli one się nakładają na siebie. Na przykład my żyjemy, powiedział, w czwartym wymiarze, tak można powiedzieć, że to jest czwarty wymiar, bo tak to już nazywamy, tak to nazwaliśmy. I to tak się zrobił, taki czwarty wymiar, bo my to zaczęliśmy wierzyć. I w tym czwartym wymiarze my jesteśmy inne istoty, mogą być jeszcze inne, na przykład koło nas, ale na przykład w piątym, w szóstym, w siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym, dwunastym wymiarze są koło nas inne istoty, których my nie widzimy, tak, a one są w naszej przestrzeni. Dokładnie. Zgadza się. O, tak to tłumaczy, że to jest takie zakwatwane z plątaniem nasze mózgi trójwymiarowe. Tego chyba raczej nie mogą to spróbować rozumieć, ale nie doświadczą tego, dopóki się nie mówi w siebie, nie wsłuchają. Dokładnie. Bo cała wiedza i mądrość pochodzi ze środka. Tak, że możemy tam, że czasami mam takie przebłyski, że ludzie się tam pojawiają, że mogą wchodzić w te przestrzenie, ludzie się wchodzą w te przestrzenie. Że tak jak, że my mamy taką siłę, moc, takimi jesteśmy istotami wielowymiarowymi i że my możemy, my żyjemy w tych, powiedział, w tych przestrzeniach też. I nie zdajemy sobie tego sprawy, na przykład pochodzimy, są istoty na Ziemi, które pochodzą na przykład z szóstego wymiaru, z ósmego, mówi do mnie teraz, i one żyją na przykład w innej przestrzeni, ale żyjemy też na Ziemi. I tam prowadzimy życie i prowadzimy życie na Ziemi. I tak tu mówi, że to jest taki kolejny, książka można było napisać o tych przestrzeniach. Dokładnie, to jest to, co mówimy, to co ja nazywam nadświadomością, czyli nasza nadświadomość. To jest też ta cząstka nas, która ma swoje też doświadczenia, tak? Na wyższych gęstościach. No tak. Mówi, że to wszystko jest w nas i my się połączymy, połączymy się kiedyś ze swoją po prostu nadświadomością. I wtedy pojmiemy, jak wrócimy do domu, powiedział. Że to jest taka chwila zapomnienia. Czyli dom on nazywa nadświadomością? Czyli to jest nasza cała iskra? Tak, w cudzysłowie. W cudzysłowie. To też kolejny skomplikowany temat. Pokazuję jakieś bąble, czasy jakieś, pokazuję jakieś znowu przestrzenie, że to jest, tak może być zakwatwane, że my wylądowaliśmy gdzieś tu bardzo nisko, ale żeby się stąd wydostać, to naprawdę trzeba dużo pracy znowu. Oj, widzę, że gruby temat. Zgadza się, żeby się w ogóle stąd wydostać, trzeba zrobić dużo pracy ze sobą. To nie jest tak, jak ludzie myślą. Czy sobie posłuchają trochę sesji i już stąd wyjdą. To musi być praca wewnętrzna. Tylko wyłącznie po prostu no, znowu wnętrze się pokazuje. Świadomość. Medytacja jest nie jest jakąś jedyną opcją, ale jest takim kluczem. Okazuje się, że spokój ducha, wyciszanie się, życie w wibracjach takich po prostu bez nerwów, bez jakichś, jakby to tak, no brakuje mi słów, bo to tak mi się pokazuje taka istota, która wibruje do góry i po prostu nie ma problemu. No wiadomo, że nie można mieć problemów, tak dlatego to wszystko się zapętla znowu to samo w Matrix, bo ten Matrix tak działa, żebyśmy my mieli właśnie te problemy. Tak. Że się nie zapomnieli o swojej istocie, swojej. Dokładnie. To znowu mi się pokazuje, to wszystko jest połączone. Czyli za bardzo się wkręcamy w ten Matrix, w ten system. Tak. Dokładnie. Zapominając, że naszym domem jest po prostu kosmos. Tak. Przestrzenie różne inne, których my byliśmy, uzmysłowiliśmy sobie, że po prostu istniejemy. Tak. I zapragnęliśmy wejść to tu, to tam i tak wchodzimy, wchodzimy i potem
mijają setki tysięcy lat, mhm. my zapomnieliśmy, gdzie my jesteśmy, a skąd pochodzimy, i gdzie byliśmy, i gdzie idziemy, i tak. I to tak, dokładnie. To można w skrócie powiedzieć, że to wszystko jest takie połączone ze sobą. To, co mówisz, to właśnie jest też w książce, to, co powiedziałeś. Dobrze, czy coś jeszcze by chciał nam przekazać? Przekazać by nam chciała ta istota dla ludzi? To mówi, od razu mi przyszło jedno, no po prostu, no wchodźcie w swoje wnętrze, wchodźcie w siebie. Jedną z tych opcji jest regresja hipnotyczna, bo od razu mi się pojawiło, rozmowa ze swoją podświadomością, za świadomością, medytacja, wyciszanie umysłu codzienne, chociaż na chwilkę, ale takie spacery mi się pokazują długie po lesie, w górach. Jest dużo opcji, mamy naprawdę. Ale tu jest klucz. Wyciszanie siebie, medytacja, tak, tutaj jest klucz. Okay. Tu mamy największą moc, największą siłę, tak. Czy ty chciałbyś o coś zapytać? Tą istotę? Nie wiem, tak mi się wydaje, że tak dostaję, że wszystko zostało powiedziane, co chciałem wiedzieć chyba. Ale on tylko się uśmiecha i tak mi położy rękę na ramieniu, mówisz, zapraszamy. Po prostu tu się możesz zjawić, kiedy chcesz. Oni są bardzo tacy przyjaźni, widać, że to tak jak to my to możemy wchodzić na to, kiedy chcemy, mówi. Okej. Dobrze, to teraz podziękuj za. Że chłopie, możemy się spotkać tutaj nawet jutro. Podziękuj mu za wszystkie informacje, wyślij mu miłość, wdzięczność. Ja też mu dziękuję za wszystkie informacje. Oni jak się żegnają, nie wiem, czy witają, teraz mi tak położy dwie ręce na ramieniu i złączyli się głowami tak do przodu. Taki mają, widzę, styl, bo już prędzej mi się to pokazało. Tak. Jak pokazywał, jak utworzyli tą siatkę, tak. to kładą sobie dwie ręce na ramieniu, tak. gdzie istoty stoją, one się tak łączą pod dwójkami, kładą ręce na ramieniach i głowy przytykają do siebie.